Witam wszystkich serdecznie. Podsumowanie roku 2022. Zaczniemy sobie od liczników, żeby nie obijać w bawełnę. 1947. A na drugim mamy 6116. Tak akurat wskoczyło, bo przed chwilą jak spisywałem, to było mniej. Co prawda tutaj nie umiem aktualnie sprawdzić, ile zrobiłem w ciągu roku, dlatego mam włączone na podsumowanie sumaryczne, więc zaczniemy od siódemki. Siódemka ma tylko jeden string, jak widać, i zrobiła totalnie 510 kWh. Szóstka, która też ma jeden string, zrobiła też 1036 kWh. Trójka, która ma tutaj trzy stringi wpięte, też zrobiła 1062. Popatrzcie, między tym a tym jest około może roku, a między trójką a czwórką, bo na czwórce leciał solar tracker cały czas, zobaczcie, jest 1062, są trzy stringi. An Solar Tracker zrobił sumarycznie 3237 w tym w krótszym okresie, więc nawet można popatrzeć, tutaj jest 1 kW na trójce, a tu jest około 2 kW, jak nie więcej, ile daje Solar Tracker. No ale nie będę teraz o tym gadał, ciekawostka. W tym roku, czyli 2023, plan jest, żeby postawić Solar Tracker 2, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ok, piątka, to jest malutki i on zrobił 1188. Więc pozycja, w którym jest panel, jest bardzo krytyczna, żeby określić, jak to się mówi, ile się udało zrobić. Więc tak. Na dwójce nie idzie określić, ile zrobiła kilowatogodzin, ale tego będzie trzeba przeserwisować, bo tam coś się już pomału chyba źle dzieje, to jest kupiona używka. No i jedynka tak samo nie idzie sprawdzić, co tu się dzieje, jest starsza generacja. Też pójdzie, jak to się mówi, w odstawkę. Dobrze, to jest jakby podsumowanie dla mnie też. Za rok będziemy się widzieć w podobnym odcinku i będziemy patrzeć, co tutaj się zmieniło, więc tak tylko pokażę, jak to wszystko wygląda, bo będzie retrospekcja za rok, jak to wygląda teraz, jak to będzie wyglądało za rok, co się zmieniło przez ten czas. Takie podsumowanie osiągnięć tego roku. Dzisiaj już raczej nic więcej nie będę robić. Dzisiaj dzień organizacyjny. Jedynie mnie cieszy, że kawitacja działa, bo klima się wyłączyła, bo miała za dużo wody. Tutaj też stąd wodę zbieram, jak widać, bo mi kapie z piwnicy, co odzyskuje ciepło. Się nazbierało, że musiała się wyłączyć, bo miało pełny zbiornik. Dobra, podsumowanie tego roku. Zaraz idziemy do licznika, do domu i zobaczymy, ile tam jest naklepane. I jeszcze wstawię, może w międzyczasie będą leciały podsumowania zeszłych lat liczników, ile, co, jak i tak dalej, żeby było krótko, zwięźle i na temat. A więc jesteśmy przy licznikach i sobie spróbujemy odczytać, ile jest. Jest godzina i zaraz powinno przelecieć przez wszystko. W międzyczasie powiem, że mnie czeka naprawa tego tutaj wszystkiego, dlatego to rozkopane jest. I przeskoczyliśmy. No niestety trzeba poczekać. To mamy dzienną, jak się nie mylę, taryfę. Tu mamy nocną, więc wiemy, na czym stoimy. Mam jeszcze drugi licznik. I to mam samą górę. Jak widać, dużo tutaj nie jest naklepane. No i tutaj czeka mnie dużo roboty w przyszłym roku. To już co umiałem, bez ściągnięcia bezpieczników zrobiłem, więc to też będzie robione.
Dobra. To ja dziękuję i życzę szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć.